trzykrotnie złoty trener. Jakie to uczucie? No, wspaniałe uczucie, tym bardziej, że tutaj na hali Clearexu, gdzie wiadomo, że nam ostatnio się tu gra ciężko. No, ale chcieliśmy bardzo dzisiaj ten mecz wygrać i można powiedzieć, zamknąć sezon mistrzostwem Polski. Udało się po dobrej grze, przede wszystkim w drugiej połowie. Pierwsza połowa była dosyć trudna. No i co, no, robimy progres. Rok temu w 25. kolejce, dwa lata temu w 27. kolejce, a w tym roku w 24., więc gdzieś tam sezon na sezon coraz szybciej zakończamy walkę o mistrzostwo. No to cieszy. No, mamy teraz trzy mecze. Wiadomo, że na pewno nie położymy się na parkiecie. Będziemy dalej chcieli wyjść twarzą i to mecze wygrać. Tak szybkim lotem przez cały ten sezon. Był taki moment kryzysowy, czy w Pana ocenie taki moment, że były obawy o tą obronę tego mistrzostwa? Nie, no obaw nie było. Na pewno najwięcej trzeba było się zastanawiać nad formą zawodników po meczu w Toruniu, gdzie no nie zagraliśmy na swoim poziomie i tutaj był taki jeden moment, że trochę nocy było nieprzespanych, ale to jedyny, bo później gdzieś tam drużyna fajnie funkcjonowała i graliśmy, wygrywaliśmy w dobrym stylu. No wiadomo, była tutaj porażka w Chorzowie, ale gdzieś byliśmy trochę osłabieni i nie do końca byliśmy wtedy w pełni formy. Choć Kielec też jak zwykle dobrze tu gra, więc wiadomo, że tutaj nie jest łatwy teren. Nie. Drużyna cały czas gdzieś tam uważam, że wyglądała dobrze i nie było takich momentów. Myślę, że ten mecz też ukoronował cały ten sezon, bo w drugiej połowie no, do jednej bramki mecz. No tak, pierwsza połowa trudna, bo gdzieś wymiana ciosów, naraziliśmy się na kilka kontr groźnych, a druga połowa już pełna kontrola i było widać, że nam bardzo zależy na wygraniu tego meczu. Stwarzaliśmy dużo sytuacji, byliśmy nieskuteczni, no ale nie zawsze można strzelać chociaż 50% swoich sytuacji, bo gdybyśmy tyle strzelili, no to myślę, że tutaj byłby ten wynik dużo wyższy. Spuszczamy z tonu czy na maksa do końca sezonu? Nie, na pewno to jest teraz czas na to, żeby ci zawodnicy, którzy gdzieś tam mają mikrourazy, doleczyli się albo wyleczyli się i na pewno tutaj będą mocne rozmowy z fizjoterapeutą i z tymi zawodnikami, którzy gdzieś tam cały czas są najczęściej u rehabilitantów. No i tutaj to jest ten moment, ale myślę, że nie spuszczamy stanu, cała reszta, która jest zdrowa i myślę, że jeszcze jest chęć do grania, będziemy walczyć o każdy metr boiska i o każdy punkt. Jeszcze raz gratuluję, dzięki. Michał, mistrza Polski obroniłeś, teraz będziesz miał okazję do obrony Króla Strzelców w Lidze Mistrzów. No cieszę się bardzo, że dzisiaj udało nam się wygrać ten mecz. Myślę, że przez pryzmat drugiej połowy na pewno zasłużyliśmy tutaj na zwycięstwo. Mieliśmy kupę sytuacji i pokazaliśmy w drugiej połowie, że naprawdę możemy grać fajny futsal i myślę, że kibice byli z drugiej połowy na pewno zadowoleni. No skrupulatnie tu widzowie policzyli na trybunach 6-2 w poprzeczkach, znaczy w słupkach generalnie rzecz biorąc. No wydaje się, że nie można było nie wygrać tego meczu. No tak, super, że to się udało Pawłowi strzelić, bo naprawdę piękna akcja. No i wygrywamy 3-2 na boisku odwiecznego rywala, także to też smakuje na pewno. Co myślisz w kontekście Ligi Mistrzów? Będziesz bronił tego tytułu? No na pewno, no dobrze się czułem w europejskich pucharach i mam nadzieję, że dalej będę się dobrze tam czuł. Będziemy pracować na to, żeby ten sezon Ligi Mistrzów też powtórzyć, bo uważam, że ten sezon naprawdę mieliśmy dużo problemów i pokazaliśmy, że pomimo tych problemów osiągnęliśmy naprawdę wiele, bo obroniliśmy wszystkie tytuły, a jeszcze awansowaliśmy do 16 w Europie. Czyli to taki najbliższy cel, bo w tym sezonie zrobiliśmy już wszystko w zasadzie. No, super Puchar, Puchar Polski i dzisiaj Mistrzostwo Polski, więc wyżej niż 16 w tym roku w europejskich pucharach? No zobaczymy, na pewno będziemy trenować ciężko. Z tego co mi wiadomo, to ominiemy preliminację, także musimy tą jedną rundę gdzieś tam odrobić, także pozostaje nam Final Four. Jeszcze raz gratulacje, dzięki. Dzięki.